Witam pięknie, jak zawsze. W niedzielę zaczynamy od wiersza. Nieznane powszechnie. Ze strumieni wypływają strumienie. Nie mów, że podlegasz pustym tajemnicom zjawisk przypadkowych nie ma. Jest tylko dojrzewanie naszego wzrastania. Na miarę odczuć nakłada się różna poezja i pełno różnych słów. Czy chcesz wypróbować piękno własnego indywidualnego życia? Wejdź w głąb ducha i nie chwal wreszcie tego, co przemija bezpowrotnie. I nie wpływaj na płytkich oceanach świadomości. Bo kiedyś ten ocean wyschnie. I osiądziesz na samym dnie cierpienia, jest przecież inna nauka: miłosne serce. To koniec tego wiersza. Na razie przymykamy. Serdecznie witam wszystkich. Na chwilowo nowym kanale wszystkich Wiesiorynków, oczywiście, Wiesiorynkowiczów i wszystkich sympatyków i tych, którzy mają ochotę słuchać, a, czy są nawet obojętni na to, ale ojciec mówił, żeby nie być obojętnym. Nie wolno być obojętnym na nic: albo się słucha, albo nie, albo się rezygnuje. Trzeba coś decydować w życiu. Nie można być obojętnym. Tolerancyjnym to nie znaczy obojętnym. To warto też wiedzieć. Cieszę się bardzo, że wkładacie do koszyczka to co, ci, to, co obiecaliście, dla pomocy innym, wszystkim aniołom z naszej ziemi, nie tylko z naszego kraju, ale przecież jest aniołów wcielonych prawie już chyba blisko 8 miliardów, więc tylu tych aniołów tu jest. Pomijając zwierzęta, oczywiście, i wszystkie inne insekty. I rośliny. Tego jest niezliczona ilość, jak piasku. Prawie. Więc za wszystkich i za całe to stworzenie się modlimy, tak jak mówił święty Paweł, że całe stworzenie całe stworzenie nie tylko człowiek jęczy, wzdycha w bólach rodzenia, oczekując synów w światłości. A ci synowie światłości to są nasze dusze, które zostały jakby oświecone poprzez własne staranie, też, bo trzeba się o to starać. I jak są oświecone, to wiele rozumieją z życia, podchodzą praktycznie i duchowo jednocześnie do życia. Tymi dwoma skrzydłami, to już mówię, wiedza ludzka i wiedza, wiedza duchowa. Nimi się frunie poprzez świat i wznosimy się coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej do nieba. Takie jest nasze powołanie tu na tej ziemi. Ojciec zresztą nieraz mówił, że nie przyszedłeś się tutaj dorobić. Ale zbawić. I każdy powinien to pamiętać, że zwłaszcza politycy i ci, którzy mają dużo pieniędzy w bankach, ogromnej ilości, żeby kupili pół Polski nawet, więc niech wiedzą, że nie przyszli tutaj się dorobić, tylko zbawić. Niech to troszkę rozdzielą, podzielą się z innymi biednymi, przynajmniej, bo przecież jest tych ludzi dużo takich. Niech stworzą, jak mają wpływ, niech stworzą dobre prawa, które by były sprawiedliwe. Takie socjalne, bo <laughs> Gospodarka rynkowa nie jest dobra wbrew pozorom, to tylko się tak wydaje. Ona po części jest tylko dobra. Ale w niebie nie ma gospodarki kapitalistycznej. W niebie jest bardziej socjalizm, socjum, dzielenie się, czyli taka jakby komuna. Komuna w dobrym znaczeniu. Czyli być, że niebo jest wspólne dla wszystkich, wszystkich mamy do dyspozycji. A kapitalizm to walczy, nie? Walczy, żeby. Z po prostu drugiego zniszczyć, żeby jego było na wierzchu, a to nie jest dobre. No a niestety, ale Biblia tego, tego nauczyła, bo um, uczy takiego właśnie, tej prywaty, tego wszystkiego. Jezus uczył inaczej, ale Stary Testament i inne rzeczy to kazali walczyć, zabijać. No Przede wszystkim Stary Testament trzeba już całkowicie odrzucić, no właśnie Nowy też, tylko uznać Jezusa, który głosił inne nauki niż są spisane. To wszystko jest zafałszowane, od A do Z, naprawdę. Te wszystkie Ewangelie, przez tego było mnóstwo różnych, jedne dopuścili, inne nie. Apokryfów pełno, które były bliskie temu, temu co teraz jest, ale wszystko odrzucili. Nawet nie wiecie, że, że były, były apokryfy i są odnalezione, na przykład apokalipsa świętego Jana to wiecie, że jest, ale była też apokalipsa świętego Piotra tylko, że jeszcze gorsza niż tego świętego Jana, w ogóle to jest fiksacja, jedna wielka fiksacja science fiction, wymyślone, bo Żydzi to w ogóle lubią, alegorie takie yy, yy, mówienie alegoriami, przypowieściami, to oni się w tym lubują i dlatego nawet ta Biblia jest tak napisana, żeby tam się nie, nie czepiać za bardzo aby się za bardzo nie czepiać, to specjalnie jest tak napisana. Nie ma konkretów. Tam nie ma konkretów w ogóle. To wszystko jest jeden wielki fałsz wymyślony. I trzeba to sobie jasno powiedzieć raz na zawsze i, i skończyć z tym. Tak samo dużo jest w hinduizmie w fałsz, tak samo. Natomiast czytajcie sobie Bhagavad gita. To zobaczycie, że tam jest naprawdę coś duchowego, fajnego. I warto przestudiować. Ja, ja, ja studiowałem sobie kiedyś już dawno temu, nie. No, ale tam, to jak ojciec nam mówi, jeszcze troszkę, troszkę tej prawdy jest, ale wszędzie już przesadzają. W Biblii to już w ogóle jest do odrzucenia całkowicie. To nie ma co się tym przejmować, to wszystko jest przejęte i przerobione przez Żydów i później następców ich, i później ich chrześcijan poprzerabiane. Już święty Augustyn przecież mówił, że przed Ewangelią, przed chrześcijaństwem było inne chrześcijaństwo jeszcze wcześniej, podobne zupełnie, gdzie były komunie, były takie spowiedzi, były, były... No wszystko było. Chrzest był, wszystko było. No ale to pozmieniali. To już o tym żeśmy rozmawiali. Tak samo jak Żydzi sobie teraz były tam w 30-tych latach chyba wykopaliska, znaleźli takie różne naczynia, różne pisma i się okazało, że na tych naczyniach są wypisane Jehowa i, i była tam obok niego jego partnerka, że miał partnerkę. Jehowa miał partnerkę, oni tak uważali tego Jehowy za boga, że miał partnerkę, i nazywała się Ashera. Ashera i ta Ashera występuje w Biblii. Ileś tam Dziesiątek razy jest napisane, ale nie, nie każdy z tego kojarzy. W, na tych dzbanach, które zostały wykopane, one datują się chyba na gdzieś 5 wieków wcześniej 4-5 wieków wcześniej. I tam już jest opisane, że Jehowa miał, miał partnerkę, tą, czyli, czyli tą żeńską formę. No ale jak to Żydzi wszystko pozmieniali. Potem Biblia nie pasowało im to, że jednak tam była kobieta. No, to oni taki patriarchat wprowadzali, chcieli, tak jak Faraonowie, chcieli bardziej, żeby było, żeby mężczyzna rządził. No to sobie skasowali to, nie przyjęli tego. Zapomnieli, zamazali, przekreślili to wszystko, i został Bóg, jeden Bóg, Bóg, ojciec, na początku uważano go jako bezpłciowego, tak, no bo że właściwie to nie ma płci. Potem jednak jak ten patriarchat wszedł, żydowski, męski, no to jednak stwierdzono, że a niech będzie facet. No i tak już później go zaczęli Boga Ojca traktować jako ojciec, który stworzył wszystko, ma tą jakby płeć męską. Nie wiadomo jak ona to wygląda, ale w każdym razie malują go antropomorfistycznie, przez brodą. Jako, I traktują go jako ojca, jako mężczyznę. No i tak u Żydów jest, że do dzisiaj mężczyźni rządzą, reszta nie rządzi. Wszystko skłamane jest. Wszystko Było mnóstwo różnych apokryfów, które są jeszcze nieznane, nie, nawet w internecie o nich nie ma, które mówią całkiem inaczej. Ale Kościół i żydostwo niestety wszystko pozmieniało, wszystko zmanipulowali całkowicie. A widzicie, a w Indiach jest partnerka Krishna, partnerki jego, partnerka, jest ta, jest ta płeć, jest ta żeńska energia, jest. Dlatego ojciec, jak pytałem ojca, czy jest płeć w niebie, ojciec powiedział, że jest. No i ta matka boska, jakby po chrześcijańsku, to jest ta, ta matka, ta mądrość, ta, ta żeńska energia, która nas stworzyła z tym męskim czynnikiem. Czyli, czyli w niebie Bóg jest, ma swoją partnerkę. I to już starożytne. Te wszystkie wykopaliska o tym mówią, że było tak pierwotnie. Oczywiście wzięli to oni również też z tych tradycji starszej jeszcze, bo tam była taka bogini. Ale to w cały czas to funkcjonuje, dlatego jest odzwierciedleniem tego wszystkiego nasza płeć męska, żeńska, to jest właśnie odzwierciedlenie tego ducha. No ale tutaj wykorzystujemy to również do prokreacji, dla mnożenia, dla, nie dla rekreacji też, ale dla prokreacji i dla. No właśnie, uciekło mi to słowo, ale po to, żebyśmy się mogli mnożyć, dla reinkarnacji, o, reinkarnacji. dla reinkarnacji jest nasienie. W niebie nasienia nie ma, bo Bóg tylko raz stworzył, więcej nie stwarza i tam nikt, nikt nie stwarza, tylko kreuje sobie. Swoją wyobraźnię, swoją miłość. I tam plemników ani jajeczek nie ma, tam się nie zapładniają, bo tego nie potrzeba. Natomiast mogą się kochać. Ale troszkę na innych zasadach niż na Ziemi, oczywiście. Wrócimy to zobaczymy. W każdym razie jest pięknie. Są podróże, jak powtarzam, jest muzyka, jest wszystko, są pałace nasze dla nas, tam już czekają. Więc można sobie już to wyobrazić wyobrażać i wizualizować. Bo to jest dla naszego dobra i dla naszej nadziei i dla naszej miłości, którą chcemy już tutaj mieć i w przyszłości. Także Biblia ta żydowska i ta watykańska, gdzie tam są te wszystkie imprymatury, te wszystkie dogmaty założenia itd. To wszystko jest naprawdę jeden wielki fałsz. Jeden wielki fałsz, dlatego Ojciec nam mówi, żeby Stary Testament już dawno o nim zapomnieć. A no, Ewangelie tam niektórzy mówią, no jeszcze, 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 bo jest mowa o Jezusie. No to właśnie dobrze, ale nie wszystko jest tam prawdziwe o Jezusie, oczywiście, że nie. Nawet gdzieś tam mówią, że właśnie Jezus, jak umierał według tych innych apokryfów, to się na krzyżu śmiał. Śmiał się po prostu z tego, co, co oni mu wyczyniają, bo on, mówi, on straktował, mówił, on traktował, mówił od duszy, a i jak go ukrzyżowali mówi, zabicie, i mówi tam, że zabijecie tylko ciała, duszy mi nie zabijecie. I się śmiał po prostu na tym krzyżu. I są te apokryfy też, takie pisma różne starożytne o tym mówią. No, A Kościół go stworzył z koroną cierniową, bolesną, że, że on umiera. Ciągle go tłuką na tym ołtarzu co dzień, na tym mszy, że dobijają go, on jeszcze tam kona. A on się śmiał. No ja się nie dziwię, ojciec Pio się też śmiał. Przecież chodził, miał 50 lat stygmaty na rękach na nogach i chodził, i jak i żartował współbraćmy to nas filmiki nawet o tym. Byliście w Kinie na tym ostatnim filmie ojciec, ojca Pio, no to tam też tak sobie żartował, śmiał się. i Na rozmowach u nas się cały czas uśmiechał tak samo. Nigdy nikogo źle nie potraktował. Mało w ogóle prawie nie mówił o ukrzyżowaniu Jezusa, bo to bez sensu. Yy, całkowicie duchowe rzeczy nam mówił, nie mówił o Krzyżu Jezusa. Jeżeli używał tego znaczenia czasami to tylko po to, żeby sobie radzić z życiem, żeby ten krzyż jakoś dźwigać, no bo jest ten krzyż, no fakt faktem, ale krzyż jako życie, jako doświadczenie, w tym znaczeniu. No dawniej symbol krzyża to było wiadomo, te, te, te trupie czaszki do zabijania po prostu na tą górę tam wyprowadzali takich przestępców i tam zabijali Jezusa, potraktowali jako przestępcę. No i umierał na krzyżu, zabili go, ale w trakcie się śmiał. No, ale Kościół wszystko pozmieniał, i Żydzi później, wcześniej, pozmieniali oczywiście to, że, że, że Bóg ma partnerkę. To powiedział, że nie ma partnerki, że jest, nie ma żeńskiej żadnej energii, tylko jest męska i z brodą. Tak dlatego dziś, dzisiaj Żydzi są tacy facetami, z spaceami i, i z brodą, bo to podkreślanie jest męskości. A wcale tak nie jest. A dzieci to chcą mieć i kochać się z, z kobietami. A, wszystko jest pomieszane. No, no, co zrobić? Nic na to nie poradzimy. Cieszę się, że jesteście, że staracie się rozszyfrować to życie. Już dużo żeście rozszyfrowali. Ja wam tylko pomagam niektórymi myślami, bo miałem taką możliwość. Ojciec Pio nas, jakby tak prowadził, podprowadzał pod prawdziwą wiedzę żeby się nie schodzić na takie różne manowce ezoteryczne czy jakieś tam kwantowe, bo to wszystko nie zbawi człowieka. Tak naprawdę nie zbawi, to wszystko tylko zapętli, zamętli. Będziemy dużo wiedzieć na temat światła, energii. No i co ci to da? Nic. Nic ci nie da. Ojciec też to wszystko powiedział mi, że poznał tajniki materii. Ale co? Korzystał z tego, ale nie chwalił się tego. Mówił do nas normalnym językiem, wcale tam nie, nie tługnamy nam jakiejś tam fizyki jakiejś, czy, czy metafizyki. Nie, normalnie, bo to nie zbawia, zbawia coś innego. Ojciec był zwykłym człowiekiem, pomimo że miał niezwykłe dary. I my też musimy żyć, być normalni, tylko wzrastać w wiedzy takiej. Jak to kogoś ciekawi jakieś tam, jakaś filozofia, metafizyka, to owszem, jasne, dlaczego nie. Może sobie w tym grzebać i bawić się tym. Zawsze to coś tam roz, rozjaśni, na coś się wpadnie. To jest takie, taka wiedza, konkretna wiedza, takie, taka jakby wiedza ze złomu. O. Złomiarska wiedza, bo ona jest taka konkretna, zbadana przez oko, przez szkiełko. I oko. Więc wszystkie stopy, cała chemia, taka siaka i owaka, to wszystko jest takie złomiarskie. Te maszyny to też taki złom, bo przecież dzięki tym maszynom coś tam widać i można coś zbadać. Bo, jakby nie było maszyn tych złomiarskich, nowoczesnych, komputerowych i laserowych, to takie złomiarstwo. To, to by rzeczywiście ludzie niewiele wiedzieli z drugiej strony. No ale co ta wiedza daje? Coraz większa technika i coraz więcej się rozwalamy, coraz więcej broni, coraz więcej, coraz groźniej. W końcu dojdzie do tego, że już się będą tak naparzać, że muszą sobie bomby atomowe rzucić. I cała ta wiedza zniknie znowu będzie zapaść. Oby tak nie było, bo już to przeżywaliśmy nie raz. Amerykanie nie potrafili sobie już z Japończykami poradzić, tyle ich tam tysięcy ginęło. Japończycy byli tak zadziorni, do końca walczyli dla, dla cesarza, Od, oddawali życie. Po to tylko, że mają walczyć do końca, za cesarza, nie dla idei, tylko za cesarza. I tak robili. Kamikaze i to wszystko, letali. Amerykanie już nie mogli sobie radzić, dać rady z tym wszystkim I gdyby nie Amerykanie w I i II wojnie światowej, to tutaj by były już Niemcy po II wojnie i Rosjanie, a w pier po pierwszej to by Japończycy zajęli Chiny i całą Europę, bo oni do tego dążyli, żeby zająć tutaj wszystkie te tereny. I Rosję, i Chiny, i tutaj już tu Japończycy byli tylko. No i nie mogli się z nimi poradzić. No i w końcu ta technologia, właśnie, o której mówię, ta złomiarska, bo to samoloty złom leciał w powietrze, i ta, ta bomba atomowa to też taki złom stworzony na podstawie jakiejś tam wiedzy i obliczeń. I ten złom rzucili na Hiroszimę i, i wojnę przerwali. Dwie bomby rzucili i przerwało się wszystko. Nie dali rady. No. A teraz prawie wszyscy już mają bomby. No i co? Co by to było? I ten złom zniknie. Nawet ten złom zniknie. Ale wam nagadałem o tym złomie. No, trochę poniżyłem tą naukę, ale taka jest prawda. Wszystko jest złomem. Gdyby nie ten złom, gdyby nie metale, gdyby nie szkło, to byśmy nie zdobyli tej wiedzy, bo poprzez ten złom precyzyjny odkryliśmy wiele rzeczy. Mechanizmy. Atomów, kwarków, mechanizmy chemii, no, dzięki narzędziom. Ci pierwsi ludzie, matematycy i fizycy, nie mieli tych narzędzi, nie mieli tak doskonałych, dlatego ta wiedza jeszcze jest taka z obserwacji w zasadzie. Taka prymitywna jeszcze, no ale jest dużo energii innej, wibrującej, ale nie, już niektórzy naukowcy już to znają, ale i dużo ciekawszej niż ta, to, ta pierwsza fizyka, jaka była. Ale to wszystko dzięki złomu, złomowi, metalom sztucznym i takim, plastikom i szkłu, tak naprawdę. No i kamieniem, bo krzem, który taktuje oblicza. No to komputery, nie? Pamięć to wszystko. No to taki złom, tak naprawdę. I, I tak już kiedyś mówiłem, tak naprawdę komunikujemy się przez kamień, bo gdyby nie procesory, które są z kamienia, to byśmy nie mogli rozmawiać, nie mógłbym w ogóle nagrywać i nic. To wszystko jest takie. No, oparte na żywiołach, na żywiołach, i to jest to cała nauka. Dlatego ja mówię o duchowości, a nie o żywiołach tylko. Chociaż zwracam uwagę na, duchowo, na żywioły, na te wszystkie sprawy techniczne, bo one są potrzebne, one są dziełem ducha. No, mimo wszystko, duch produkuje te wszystkie złomy, które potrzebne są do życia nam tutaj, jak pralka, żelazko, suszarka inne takie rzeczy. No niby gaz taki nowoczesny, ale widzicie, ile jest przez to wybuchów. W, w, całe, całe, <noise> całe, nawet ulice wylatują w powietrze albo bloki. No gaz, no, no takie ekologiczne. A więcej ginie to, to od tego gazu staje się niż nawet od, od tych pieców, od węgla. Ale... trzeba by mieć rozsądek w tym wszystkim i nie poddawać się. Najważniejsza jest duchowość i serce, o którym ojciec nam mówił. To jest istota rzeczy. Ja właśnie się na tym skupiam i o tym mówię. I wiersze, czy, czy jakaś poezja, właśnie to o tym też rozszerza naszą, naszą myśl, naszą duszę, nasze myślenie, bo myślenie nie jest już złym, to już jest duchowa sprawa. Natomiast wszystkie konkrety to jest czy matematyka, czy fizyka, czy jakieś inne, to już jest takie wiedza złomiarska. Dlatego nigdy. Nie potępiajmy złomiarzy, którzy zbierają ten metal, bo dzięki temu, że oni zbierają, tam sobie troszkę wypiją za to, może i nawet. No to ich sprawa, jak lubią, to mogą sobie wypić tylko nie za dużo. I niech pamiętają, że Święta Barbara jest ich patronką od pijaków, więc oni to składają, przetapiają, recykling robią i dalej stwarzają maszyny dla naukowców. Dzięki złomiarzom też. Niech się naukowcy cieszą i szanują złomiarzy. I oni robią habilitację i odkrycia dzięki tym złomiarzom tak naprawdę. Dobra, to teraz Wam coś przeczytam takiego z zakresu bardziej no, duchowego. Wplatam w to, owszem, materię, bo żyjemy tutaj, jak ojciec mówi, to więc musimy się tutaj też obracać w tym wszystkim, jakoś się radzić, ale pamiętać o tej duszy, o tych aktach strzelistych. Cały dzień pamiętać o tym, do, po co tu jesteśmy. Nie po to, żeby się dorobić, ale żeby się zbawić. I naukowcy i ci złomiarze i, i wszyscy inni muszą o tym też wiedzieć. Pamiętać o tym. Dobra. To tu będzie następny no jutro już zaznaczę sobie wiersz. Teraz przerzucę się na, na te rozważania. Siódmy zeszyt, z siódmego zeszytu już jesteśmy na siódmym, a jest w pierwszym tomie jest 18 zeszytów. No to to jeszcze jak jest teraz 260, mniej więcej yy, tych filmików, no to jeszcze będzie drugie tyle w tym tomie, także trochę będzie, a potem jeszcze będziemy dalej szli. Jak coś, to wiele rzeczy jeszcze można wymyśleć takich, żeby coś duchowego było. Czytam takie rozważanie. Dzisiejsza dusza ma być postępowa, no i właśnie teraz będę mówił o duszy, ale która żyje w tym świecie. Niczego nie powinna się wyrzekać, żadnej technologii i żadnych trendów kulturowych. Wszelkie bogactwo jest jej przypisane od samego początku istnienia. Ale wiadomo, po wyjściu z nieba wiele spraw się skomplikowało, które czekają na ich poprawienie. Nowoczesność duszy nie oznacza odchodzenie od dobrych wzorców, ale z drugiej strony należy stwarzać wzory dzisiejsze. Za pomocą których realizuje się aktualny postęp wśród komputerów, maszyn i całej tej rzeczywistości nas otaczającej. My nie jesteśmy przedłużeniem życia ludzi, którzy żyli 300 lat temu lub 1000 lat temu. To mi też właśnie ojciec mówił, że nie jesteśmy przedłużeni niczyjego życia, to jest raz i mówił, że każda epoka, każde pokolenie, yy, każda epoka sobie stwarza już jakby coś nowego, innego. Oczywiście czerpie wiedzę z poprzednich też różnych technologii, różnych wynalazków, bo to tak idzie schodkowo, że, że tak, yy, taka jest ewolucja, ale każda epoka, jakby. Buduje swoje budynki, ma swój styl, ma swoją poezję, ma swoją literaturę inną. No, wszystko jest inne. Inne kościoły buduje. Świątynie wszystko, no, jeżeli w ogóle one są potrzebne. Według mnie nie są potrzebne, ale tak jak ojciec mówił, Jezus nie wybudował ani jednej świątyni. To chodzi o świątynię ducha, ale wszystko zostało przeinaczone dla biznesu. Już to powtarzam. Więc jeszcze raz. My nie jesteśmy przedłużeniem życia ludzi, którzy żyli 300 lat temu lub 1000 lat temu. To inne epoki. Lecz od jednej sprawy nie możemy odejść od przyjemnej miłości. I miłość była zawsze taka czy inna czy tylko fizyczna dla niektórych jest miłość też nazywają to miłością no dobrze, bo to też jest tak, jakaś miłość jakaś przyjemność pieszczota i tak dalej to też jest jakaś tam miłość wtedy nigdy nie mówisz, że cię nienawidzę i kocham się z tobą jednocześnie. No. Ale czasami tak, jakieś takie. No są różne takie zagwostki dziwne, ale to w ogóle odrzucamy. Zawsze miłość jest najważniejsza. M musi być to miłość połąc fizyczna połączona z miłością duchową. To wtedy jest ona ciepła, miękka, fajnie, wszystko jest piękne, przyjemne. Pokochają się, jakaś para się pokocha i potem są zadowoleni z tego też. Seks wyzwala. Zresztą ojciec mówił, że seks jest. Y Rozpala duszę, bo seks jest duchowy, nie jest fizyczny. Fizyczny to jest tylko taki, nas, jakby mm, dusza ma ciała. Ciało niebiańskie, i ciało ziemskie. Jeżeli korzystamy z ziemskiego, no to mamy ziemski seks. No to więc i ten ziemski seks rozpala tą samą duszę. Niebiański seks też rozpala tą duszę. To jest to, ten ogień wewnętrzny. No wszystko rozpala. Także nie wolno się tego wyrzekać, absolutnie. No ale jest, tu jesteśmy coraz starsi, umieramy, to tam problemy są inne. Ale natomiast zaraz po śmierci, jak się urodzimy, możemy się za 5 minut urodzić gdzieś już. Zależy to od woli naszej, od woli innych inżynierów niebiańskich z wyższej sfery, którzy pomagają nam przejść na drugą stronę. No to też, to znowu się zaczynamy cieszyć od nowa. Zapominamy, że już starzy, starzy żeśmy byli. No już naszych kościach jak już mówiłem, setki, tysięcy po różnych planetach, po różnych cmentarzach na tej Ziemi, a dalej żyjemy i rodzimy się młodzi, dojrzewamy, już kochamy. Kochamy, kochamy kobiety, kobiety kochają mężczyzn. Nawet czasami robią coś innego. Wiecie, ta, ta m, m, grecka wyspa Lesbos, nie? To, 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 bo tam w starożytności wywieźli tam jakieś dziewczyny, pewnie było za dużo tych dziewczyn, i tam były, i tam się kochały. No, no bo co miały robić? No, to, ja się nic nie dziwię, to nie jest złe, no, ale wszystko w seks jest jakby w płci, no ale można i tak czasami. No, no jest sporo takich osób. I, i z tej wyspy Lesbos w, powstała nazwa lesbijki, właśnie. Od tej wyspy jest ta nazwa lesbijki. Homoseksualiści to nie wiem od kogo, tak mężczyźni, ale, ale <grywa> jeśli chodzi o to o kobiety, to, to nazwa zaczerpnięta z tej wyspy, lesbos właśnie. Także wszystko jest ważne w człowieku. Człowiek nie jest taki mm, jakiś nijaki. No, coś ma w sobie. Musi, y, potrzeba mu zawsze emocji. Bez emocji to on umiera. Człowiek bez emocji, bez uczuć po prostu ginie, marnieje. Tak ten liść bez, bez słońca po prostu zwiędnie. Tak samo my musimy mieć jakieś, jakąś wiedzę, jakieś poznanie, jakieś coś, co nas rusza, co nas emocjonuje. Jest to wiedza, jest to uczucie, jest to seks. Jest to yy, Na niektórych, jeżeli przesadzają, no to niedobrze, ale czasami alkoholu trochę i narkotyki to raczej nie. Bo to rozbija, rozbija i zabija, zabija po prostu psychikę i zdrowie rozwala. Narkotyki są niezdrowe. Natomiast z tego, co tam wiemy, to lecznicze, konopie i tak dalej, to podobno, że to było dobre. No ale to, to wprowadzą to kiedyś, to co jest zdrowe, niech będzie zdrowe i dobre. A co nie, to trzeba odrzucać, bo to w ogóle narkotyki to są mafie. Przecież ogromne pieniądze na tym zarabiają i wykańczają ludzi. No to z tego się trzeba strzec. No to lecę dalej z tym. Lecz od jednej sprawy nie można odejść: od przyjemnej miłości. Miłość musi stać ponad postępem i technologiami. To właśnie mówiłem, że możemy czynić postęp no, złomiarski, bo to wszystko jest takie: wszystko jest oparte na metalach i szkle, na piasku, na kamieniu. Nie ma innych możliwości. I powietrze oczywiście, tlenie i tak dalej. Wszystkie te związki, ta tablica Mendelewa, jak się ją w różny sposób wymiesza, to powstają różne związki. Z tych związków te maszynerie różne powstają, którymi możemy badać atom, mikro, świat i makroświat. Dzięki maszynom. Nie ma im, okiem nic nie zbadamy. Nie da się, oko jest za słabe, nic nie widzi tak naprawdę, ślepe. Dopiero maszyny elektronowe czy tam inne, te złomiarskie, jak mówię, one potrafią coś tam wyłapać, i my analizujemy. Umysł mamy światły, umysł to jest taki, to jest jakby część naszej duszy w tym świecie. I ten umysł analizuje analitycznie, myśli o tym wszystkim, zaczyna rozbierać te elementy poprzez najpierw badania fizyczne. Różne doświadczenia. I dopiero potem analizujemy, wyciągamy różne wnioski i robimy następny złom. I ten złom może kogoś albo uratować, albo zabić. Bomba albo. albo opatrunek. Chirurgiczny. Ratujący życie. Yy, Najpierw więc tak. Miłość musi stać się ponad. Postępem i technologiami. Najpierw ona, a potem reszta. Ojciec też to cały czas nam mówi. Najpierw miłość, a potem reszta. Najpierw jakieś tam obowiązki w życiu, żeby nas nie rozwaliło i żebyśmy mieli za co żyć. Najpierw obowiązki, a potem przyjemności. Tak ojciec nam mówi. Najpierw obowiązki, a potem przyjemności. Tego obowiązku nie powinno być za dużo, bo nie będzie tych przyjemności, więc jak nie będzie przyjemności, to się wykończymy. Będziemy nerwowi. I będziemy niezadowoleni z życia. Musi być mało pracy, więcej relaksu, więcej kultury, więcej sztuki, więcej piękna, więcej podróży, zwiedzania, poznawania. Takie jest życie. Życie jest w niebie. Po co jest życie? Dla przyjemności. I wszystko, co robimy, nawet te pieniądze, jak zarabiamy, to po co zarabiamy? Że, żeby opłacić dom, gaz, żeby wszystko działało jak należy, żeby było z tego, żeby była harmonia i przyjemność. To po to pracujemy. No ale z tą pracą wszystko jest przesadzone, za dużo tego, za dużo tego. Te wszystkie systemy państwowe i yy, polityczne yy, po prostu robią złą pracę, ponieważ nas wykańczają. Oni sobie żyją jak lordowie, a naród na nich pracuje i jeszcze ich oskarża o różne rzeczy. A ta kasta sędziowska to już w ogóle oszalała całkiem. <laughs> Nie tylko pis oszalała, ale tamta strona jeszcze gorzej oszalała ale muszą się y, spierać po to, żeby się wykończyć. Jak się wykończą, to wprowadzać trzeba będzie nową kulturę, kulturę systemu miłości. Najpierw, jak ojciec mówił, sięgniemy dna, przejedzie walec, pis przejeżdża równo, wszystko i bardzo dobrze, że przyjeżdża, bo przecież po tamtej stronie jest tyle złaży, to trzeba rozjechać. A przy okazji pis rozjedzie siebie. No i dopiero na bazie tych następnie przyjdą jakaś konfederacja załóżmy czy tam inni za jakiś czas będą już głębiej myśleć jeszcze inaczej i dopiero po nich będzie powoli powoli wprowadzany inny porządek rzeczy, inne prawa, inne systemy oparte bardziej na nie na kapitalizmie, ani nie na socjalizmie, tylko na dobrym sercu, na systemie miłości. Bo wszystko, co jest takie za bardzo konkretne, to już mówię, to jest złomiarstwo. I prawa, jeśli będą już za sztywne, będą nas ograniczać, tak z, znowu powiem, to są. Będą, będą złomiarskie. Prawa złomiarskie. Nie może tak być. Dzisiejsi sędziowie, właśnie takie mają różne prawa, które nie, są niedoruszeni. Jednym za batonik to dostaje 10 lat więzienia, a inny ukradnie miliardy i, i go puszczają. Albo przyjedzie na czerwonym. Bez, bez ubezpieczenia, bez prawo jazdy, bez, bez różnych uprawnień. Samochód nie, w, nie był w przeglądzie, no i sędziowie go puszczają, bo to ich, ich człowiek, on o nich dobrze mówi. No to widzicie, jak to jest. Tak nie może być. Trzeba, dlatego trzeba uczyć kultury, trzeba uczyć systemu miłości wewnętrznej, duchowości, trzeba uczyć. To on wtedy będzie wiedział, jak się ma. Yy, Zachować, przeprosi, i tak dalej. Sam jakąś karę ch będzie chciał ponieść, jeśli przekroczył świadomie coś źle. A nie, żeby go sędzia musiał osądzać i jeszcze potem mu to, ponieważ jest ich człowiekiem, to mu jeszcze to zmienią na to, że a, nie będziesz siedział, nie będziesz płacił. Inni niech płacą. Uczciwi niech płacą za ciebie. No tak też nie może być. No, jakaś tam sprawiedliwość musi być. Ale jak będziemy się uczyć miłości. No to będzie dobrze wtedy. Wtedy wszystko się unormuje. Najwięcej, jak najwięcej o miłości, tylko o miłości mówić, o miłości, o przebaczaniu, o dobrym sercu, bo miłość znosi wszelkie prawo. To nawet już Biblia ta sekciarska mówi o tym, że Święty Paweł mówi, że miłość przekracza wiedzę i przekracza prawo, wypełnia prawo. Czyli jakby neutralizuje te prawo, bo jak ty masz miłość w sobie, to co, to przecież nie będziesz krzywdził nikogo, tylko raczej będziesz mu rękę podawał i będziesz przepraszał i będziesz go wspomagał i kochał go. No, to o to chodzi. <laughs> Etapy życia na ziemi się zmieniają. Idziemy ku państwu nowoczesnemu, opartemu na miłości. Dlatego do postępu należy dodać szlachetność a do szlachetności poznanie prawdziwego nieba, życia wiecznego. Jeśli w nas nie będzie duchowości, to nie będzie dążenia do życia duchowego. Jeśli w nas nie będzie miłości, to nie będzie w nas duchowości, z kolei. I to się tak zazębia. Jak mówię, ma być duchowość, nie kościół, nie religie. One są złe, bo ten kościół jest zły. Jezus go nie założył i, i, i to jest zupełnie całkiem inna idea, Jezus głosił. Głosił ideę miłości, przebaczania, reinkarnacji, bo mówił o reinkarnacji, jeśli się powtórzyć nie narodzicie z wody i z ducha, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Mówił o tym, ale Kościół to pozmienia oczywiście wszystko. Ale są te słowa, nawet zapisane. Więc ja o, o te słowa akurat ojca pytałem, on mówił: ojciec mi odpowiedział, że tak, tak trzeba je rozumieć. A Kościół to oczywiście, że duch to bierzmowanie, a ciało to. To chrzest, i tak dalej. A chrzest już był w starożytności, jeszcze przed chrześcijaństwem. No dobra, to będzie tyle z tego. Tu sobie zaznaczę znowu małpę, zaznaczę małpą, że jutro będzie następne, następne rozważanie. A teraz na koniec Wam przeczytam jeszcze wiersz Maćka, krótki. Darkowi Wasilewskiemu. Tak dedykował niektórym. Kiedyś mnie chyba tam też ten wiersz zadykował. Nie wiem, czy tu będzie ten wiersz, czy nie, ale wiem, że napisał, dedykował mnie i, i dali. Wiersz, Maćka. Ten, co rozmawia z ojcem Pio. Melodramaty, one jeszcze muszą być. Są jak głębokie, rozdarte między autobusami. Cicho przeżywają niepamięć gatunku, narzucając się na motylnej trampolinie. Chcą zeskoczyć z nieba na ziemię. Myśl o wielu jakbyś wiosłem zbawił wodę. Taki krótki myśl taki krótki wierszyk. No to zamykam tą księgę wiedzy komputerową, ten kamień zamykam o którym mówił, ten złom zamykam ten złom, dziękuję serdecznie za wszystko za to, że jesteście że dalej chcemy działać razem, bo się nic nie zmieniło tylko kanał zmienił bo tam, jak wiadomo aniołowie, aniołowie szarżują nie, nie, wie, nie znają prawdy, nie wiedzą co algorytmy nas wykluczają oni się sugerują tymi algorytmami czy tam zgłoszeniami przez innych że im się coś tam nie podoba że Biblia im się tylko podoba a nic innego się nie podoba więc się czepiają no nieważne w każdym bądź razie modlimy się za naszych wszystkich podopiecznych duchowych co dzień się modlmy za nich za, za Karola i za Majkę i za wszystkich innych którzy potrzebują pomocy za tych którzy się dzisiaj urodzili za tych którzy dzisiaj zmarli którzy zginęli w wypadkach różnych samolotowych i samochodowych a teraz ze weekend to wiadomo że będzie pełno wypadków Niestety. I zginie sporo osób, rodziny będą cierpieć, więc módlmy się za tych wszystkich, którzy giną, którzy cierpią, mają problemy różnego typu, różne choroby. Serdecznie dziękuję i do jutra. I miłego wieczoru w niedzielę.